jesteśmy przedstawicielami zespołu Gajkowianie. Zespół istnieje od niedawna, bo niespełna od 2 lat. Jak gdyby zalążek i powstanie zespołu datuje się na luty ubiegłego roku. Niemniej jednak ten zespół powstał na bazie zespołu, który istniał 35 lat temu w naszej wsi i we wsi sąsiedniej Kamieniec Wrocławski. Był to zespół złożony z młodych ludzi i bazą tego nowego zespołu Gajkowianie są właśnie tamci członkowie tego istniejącego wtedy zespołu. Jest to zespół wielopokoleniowy, dlatego że w zespole śpiewają mamy, córki i wnuczki. Składa się z kilku rodzin, więc jest także zespołem rodzinnym, dlatego że te córki i mamy to są 3 rodziny i te 3 rodziny tworzą właśnie nasz zespół. Śpiewamy różny repertuar, bo śpiewamy piosenki ludowe, śpiewamy piosenki biesiadne, śpiewamy też różne piosenki na różne okazje. Śpiewamy piosenki na Dzień Mamy, na Dzień Niepodległości, na Dzień Babci i Dziadka. Sprawia nam to wspaniałą frajdę. Piosenki, przyśpiewki z regionu rzeszowskiego, to takie też mamy na razie stroje, ponieważ istniejemy od niedawna i stroje jak gdyby przejęliśmy, jak już wcześniej mówiłam, po zespole, który istniał wcześniej. Na razie nie mamy innych strojów i tylko taki region reprezentujemy. Są to stroje z regionu rzeszowskiego. Super. Na imię mam Rysiek, nazwisko Ciochoń. Osiągnięcie jedyne jak na razie takie, do które się nie obeszło bez echa na terenie gminy, powiatu nawet, no to było zajęcie 2. miejsca na przeglądzie zespołów ludowych w Biskupicach Oławskich na festiwalu Złoty Kłos, tak? Tak jest. O tak, to znany festiwal. No, tak no to tam występując po raz pierwszy zajęliśmy 2. miejsce. A tak w ogóle to mężczyźni, no to tak dopiero zaczynają wchodzić do tego. Czyli tu siłą zespołu są kobiety, tak? No. Teraz zaczynamy my trochę dochodzić do głosu.